wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Od dzisiaj, czyli od poniedziałku do niedzieli, nagrywamy wspólnie z Justyną dla Was vloga właśnie z całego tygodnia. Kiedyś na naszym kanale pojawił się taki vlog z jednego dnia i został bardzo przyjemnie i pozytywnie odebrany, więc stwierdziłyśmy, że teraz spróbujemy czegoś innego i nagramy vloga z całego tygodnia. W tym tygodniu wybieramy się do studia nagrywać dla Was lookbooka. Będziemy również szły na zakupy, typowo już jesienne, także zapowiada się kilka naprawdę bardzo fajnych i miłych dni, więc zabierzemy Was ze sobą. Mój plan na dzisiejszy dzień to przede wszystkim zmontować dla Was mistrzów kosmetyczki i pewnie pojawi się on dzisiaj wieczorem. Idziemy również do Mix & Match na nową dostawę ubrań. Jeżeli coś fajnego kupimy, to myślę, że mogę Wam coś pokazać, ale nie wszystko, bo planujemy też również haul jesienny, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Chciałabym też dzisiaj pójść... O! Uruchomiłam komputer. Chciałabym też dzisiaj pójść poćwiczyć coś na siłownię, bo poniedziałek, więc wiecie, dużo energii, chęci do działania. Więc co? Zaczynamy! Cześć moi drodzy, witam Was we vlogu poniedziałkowym, poniedziałkowym. Mam nadzieję, że Kasia Wam już wytłumaczyła, że vlogujemy cały tydzień, później zlepimy to w taki weekly vlog. No i ja już prawie wychodzę z domu, mamy poniedziałek. Dla mnie poniedziałki są zawsze bardzo ciężkie, więc łączmy się w bólu. Nienawidzę tego dnia tygodnia. W ogóle mam pomarańczową twarz, nie wiem czy to w ogóle widać jest. Mam nadzieję, że tak. A to za sprawą tego gościa. Jeżeli wiecie jakkolwiek używać tego pudru, który kosztował 200 zł, dajcie znać, bo ja czuję, jakby mi ktoś kredą obsypał, takim talkiem. Jest tak dramatyczny ten puder, nie używałam jeszcze tak beznadziejnego kosmetyku. Nie wiem, co robię źle, jeżeli wiecie, to pomóżcie, bo wszystko mi się pokończyło, tak patrzę w moje zapasy. I zostało mi tylko to. To jest Makeup Forever HD puder, który wygląda w ten sposób. Drama. No i założyłam golf, bo po nim mam pomarańczową twarz. Nie wiem, czy widzicie to tutaj, ale prawie jest pomarańczowa. Także tak. Co jeszcze miałam powiedzieć? Na toaletce ułożyłam, słuchajcie, sobie tą nową pleksę. To jest takie pudełeczko z pleksy. Dostałyśmy pomadki od Sephory, podzieliłam się już z Kasią i zostało mi miejsce na inne. I wiecie co najbardziej z tych wszystkich matowych? Podoba mi się taki jasny, brudny róż. I to jest ten kolor. Taki bardzo fajny, brudny, ciemny róż. Zaraz założymy go na usta. Jeszcze muszę oczywiście zapełnić drugą szufladkę, bo tutaj macie drugą. Tutaj też wstawię pomadki. Ale bardzo ładnie to wygląda na takiej mojej toaletce make-upowej. Wygląda całkiem ok. Tam są chusteczki dziecinne, bo zawsze ja się ubabram. Muszę się, wiecie, wycierać po makijażu. Pędzle, lusterko z TK Maxa. Bardzo fajne, bo mi brakowało lusterka, które się reguluje. Bo nie wiem, czy macie tak, ale to lusterko z IKEA po prostu się wywraca. A to jest całkiem fajne. O, jakie brudne. Poniedziałek. Tak wygląda pomadka na ustach. No bardzo ładna, twarzowa, delikatna, ale taki fajny, brudny róż. Wydaje mi się, że będzie pasować wielu osobom, wiecie? Tak wygląda w pudełeczku, a tak na ustach. I to jest akurat wykończenie matowe, bo są też inne pomadki, błyszczące, nawilżające, balsamy koloryzujące. To jest mat, ale wygląda bardzo ładnie. Moi drodzy, jesteśmy właśnie na planie filmowym naszego najnowszego, naszym prywatnym, naszego najnowszego lookbooka. Kręcimy właśnie dla Was, chcemy coś innego, coś nowego. Tutaj proszę Justynka, mistrz się. Może moi drodzy zapuścimy jakiś music, bo jest troszkę... Zapuścimy. Mamy wszystko. Bardzo chciałybyśmy, żeby to było nasze, ale niestety jeszcze nie. Ale kto wie kiedy. Ale naprawdę, bardzo tu się fajnie kręci lookbooka, jest dużo miejsca, przynajmniej nie mam bałaganu w domu. Ale to w koło. Ale w koło. Ale w koło jest wesoło.
wiedzieć. Jest godzina 20, prawie druga. A my dopiero ogarnęłyśmy dwie stylizacje. Przed nami jeszcze cztery. Ja myślę, że ludzie pomyślą, że jesteśmy, nie wiem, jakieś wampiry, wiesz, coś w tym stylu. Nie śpimy. Ja w ogóle. Ostatnio słaby. A tak bym się wyspała. Ale nie, może w październiku. Podobno w październiku. Wyśpi się na 3 miesiące. Na 3 miesiące. Work, 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 work. A co byś chciała? Zobaczcie, nie uważacie, że wygląda jak ta? Pani Rozenek? I'm Victor. And Miss LGS. No dobra. Latino. Kasia chce Latino. Dobrze. Bamboleo. My jesteśmy tak, modelkami, kreatorkami, scenarzystkami, reżyserkami, montażystkami, technicznymi. Kim jeszcze jesteśmy? DJ-em. O, muzykę zapuszczę. Ty lubisz bardziej takie klimaty. Wiesz, że mamy tylko jeszcze godzinę czasu? Niecałą. Dzień dobry moi drodzy, witamy was w kolejnym dniu naszego vlogowego tygodnia eksperymentowego. Mamy dzisiaj środę, ja się zbieram, już wychodzę z domu, jadę po Katarzynę jako jej naczelny taksówkarz. Odbieram ją, jedziemy na zakupy. Co jeszcze? Nie mam mojej listy różowej. Zawsze sobie robię takie listy. Mam moją magiczną listę, zakupy, bateria do mikrofonu, poczta, mango, auto. Mam okropne zaległości w samochodzie, muszę go wyczyścić, umyć, kupić płyn do spryskiwaczy, zatankować, więc nie wiem, czy przed, czy po, ale muszę to zrobić. No i tyle, myślę, że na zakupach będzie najfajniej dla was, więc zabieramy was. Ja muszę oddać w Mango dwie rzeczy, bo zamówiłam przez stronę, ale niestety o czarnej bluzce, która jest w tym woreczku do zwrotów, w ogóle nawet nie będę mówić, bo jest tak tragiczna i... Czasami te oczekiwania co do sklepów internetowych są inne. No nieważne, a sukienka, którą mam tutaj, wiecie co? Kasia już pisze. Szukam sukienki takiej pensjonarki, takiej zwiewnej, z długim rękawem najlepiej, fruwajki takiej, żeby nosić ją do bodków. Nie mogę takiej znaleźć. Ta z Mango, jakoś ten wzór nie do końca. Poza tym nie była tania, bo 190 zł za taką sukienkę to nie mało. O, teraz widzicie. Taka sukienka, ona miała być taka luźna, ładna, taka wiecie, do bodków, nie wiem, chyba jednak to nie mój style. Tak mi się wydaje, chyba trzeba będzie ją oddać. Poza tym jest bardzo prześwitująca i taka, no nie wiem, no jakoś tak chyba nie do końca to jest to, czego szukam, więc dzisiaj będziemy w Mango, to oddam te rzeczy, tym bardziej, że może będzie coś ciekawszego. Mam zgubę. Jasno, też moja droga, jasno. No bo lato jest, wrzesień. Cieszę się, że słońce świeci. Odebrałam zgubę, byłyśmy na obiedzie, jedziemy teraz, słuchajcie... Do plazmy. Do plazmy naszego centrum handlowego na zakupy, a później do tarasów zamkowych też na zakupy. Super farmą, też. Lecimy. Ak, słońce, Kasiu, aniele, tak wiele. Lecimy. Dla mnie znaczysz... Coś tam, podryw, bo nie, coś dobry tam. Sposób na podryw. Miesiąc. To był liber? To był liber? Nie. To chyba było... A nie, ale tak wiele. Dla ciebie bym zrobił sposób, to dobry.
Może skończmy. Idźmy po prostu na zakupy, to nam wychodzi dobrze. Kurde, jakie są piękne lampy. Nie było ich wcześniej, na pewno. O, ta. Mojego pokoju. Ta czarna też jest super złota. O to, petarda. $169. Nie ma tragedii. Tutaj z jakimś takim... Piękne, naprawdę. Ktoś poszukuje lampy TK Maxx. Jeden jest taki miętowy, drugi jest czarny. Nie wiem, na który się zdecydować, bardziej mi się ten podoba. No, zdecydowanie. Spróbuję. Spróbuj, tylko załóż spodenki. To small, ale... Ta bluzka jest... Ciekawa. A nie powinna być jakaś taka bardziej wypuszczona? No jest... S-ka jest za mała i muszę mieć M, to minimum, ale... Odwróć się. Coś chyba zapomniałaś o czymś. No chyba. Odwiedził mnie właśnie kurier i dotarły moje nowe okulary korekcyjne, o których wam za chwilę powiem. Jakiś czas temu odezwała się do nas pani Dorota z informacją, czy nie chciałybyśmy przetestować okularów z takimi szkłami specjalistycznymi Eisen. No i właśnie one już dotarły razem z oprawkami, które są bardzo piękne i moje akurat są takie dosyć nowoczesne, więc zaraz zobaczycie, jak wyglądają. Tak wyglądają te oprawki. To są oprawki firmy J. Kudo, jeżeli dobrze to wypowiadam w ogóle. Słuchajcie, w piękną panterkę. To jest taki ciemny brąz i mają rewelacyjne wykończenie metaliczne. Takie złote tutaj rączki i złoty tutaj element przy nosie. Piękne są i bardzo nowoczesne, więc zaraz zobaczycie, jak wyglądają na mnie. I takie oglądam, słuchajcie, i rzeczywiście widać tutaj, że te szkła szczególnie mają taki jakby fioletowy pobłysk. Widzicie to? Czyli troszkę inne niż te, które w ogóle do tej pory miałam. Generalnie czym te szkła Eisen się wyróżniają od tych zwykłych, które mamy w zwykłych okularach? Wiecie co? Większość urządzeń, których ja używam, czyli telefon, laptop, tablet, komputer, emitują szkodliwe promieniowanie i większość okularów nie chroni przed tym tak w 100%. A te szkła Eisen mają właśnie za zadanie nie przepuszczać szkodliwego światła, ono chyba się nazywa niebiesko-fioletowe, no i chronić nasze oczy w 100%. Poza tym, wiecie co? Ja zaraz je założę, to powiem wam, o co chodzi. Tak się prezentują oprawki już na mnie. Powiem wam, że nie mam jeszcze żadnych takich zwariowanych okularów w swojej kolekcji. Większość jest bardzo bezpiecznych, prostych, klasycznych, czarnych oprawek. Te są zdecydowanie czymś innym, czymś nowym, bo no nie miałam nigdy takiego zwariowanego modelu, szczególnie z tymi metalowymi elementami. Mają te oprawki, szkła właściwie, taki delikatny pobłysk fioletowy, widzicie to? Ale to pewnie dlatego, żeby chronić oczy w 100% i żeby filtrować to niebezpieczne, szkodliwe światło, promieniowanie, które emitują wszystkie urządzenia mobilne, elektroniczne, komputery i tak dalej. Ale też wyczytałam właśnie na stronie Eisen, że te okulary mają jeszcze ułatwić nam czytanie z bliska, z różnych odległości. Czyli czytamy z komputera, mamy inną czcionkę i po wzięciu telefonu czy tabletu, który jest mniejszy, jest mniejsza czcionka, my potrzebujemy chwili, żeby po prostu
nasze oko zatrybiło wielkość tej czcionki i w ogóle wielkość tego urządzenia, a te okulary są okularami, jak ja je teraz założyłam, takimi trochę 3D, czyli ułatwiają czytanie właśnie z różnych odległości, z różnych urządzeń. Póki co powiem Wam, że widzę świetnie i druga rzecz rewelacyjna to, że są bardzo lekkie. Bardzo lekkie, prawie niewyczuwalne na nosie, a pani przedstawicielka Kasia, która nam dobierała te okulary, mówiła, że powinny być na tej wysokości, bo mi zawsze zjeżdżają nosze tak. Także ona tej wysokości nosiła okulary. Dziś samego rana po to, aby posprzątać w mieszkaniu i ogarnąć się w miarę wcześnie. W czwartek z reguły ja zawsze sprzątam w mieszkaniu, robię generalne w miarę porządki, dlatego że zawsze szkoda mi poświęcać czas na weekendzie, więc czwartek to jest taki dzień mój właśnie na sprzątanie. Z reguły sprzątam albo rano, albo po południu, zależy jak wypada mój grafik w pracy. Dzisiaj to wypadło tak, że mam przedpołudnie całe wolne, więc zdążyłam już posprzątać. Ogarnęłam się też w końcu. Wzięłam szybki prysznic, włosy zrobione, makijaż w miarę ogarnięty. W międzyczasie ugotowałam rosół, więc teraz pójdę ugotować jeszcze do tego kluski. Zrobię sobie kawę i zaraz do Was się odezwę. Wczoraj byłyśmy ze Steną w Tarasach Zamkowych, ale oprócz kosmetyków, superfarmy i bielizny w Oysho i książki, o której zaraz Wam powiem, nie kupiłam nic szczególnego. O ile to, że Pan Antoinette kupiła dwie bluzki w Bershce, ale zapewne pokażę Wam je w holu. Jeżeli o mnie chodzi, ja ubrań nic nie kupiłam, jakoś mi nic się nie podobało, ale za to kupiłam bardzo fajną książkę. Chcieć mnie, i ja tą książkę zobaczyłam u Aliny Disarnio Life na Instagramie i skusiła mnie w sumie tytuł tej okładki. I tą książkę napisała Katarzyna Kędzierska, która również jest blogerką, jest mamą i prowadzi bloga właśnie o minimalizmie. I w sumie zaczęłam wczoraj czytać, całkiem fajna książka. Ja we wrześniu jakoś stwierdziłam, że wrzesień to jest miesiąc na czytanie książek. Bo w sumie jakoś w wakacje nie miałam czasu i udało mi się już czytać trzy książki. Mam tutaj trzy książki o tematyce wojennej. Pierwsza książka jest to opowieść o Dawidzie Kurzmanie, Żydzie z Krakowa, który założył dom dziecka i wraz z swoimi podopiecznymi zginął w obozie koncentracyjnym. Bardzo fajna opowieść, krótka, ale szybko się dosyć czyta. Ja ją zaczęłam czytać jakoś na początku roku, ale nie miałam jakoś czasu. Zostawiłam książkę, ale teraz do niej powróciłam, zaczęłam czytać od nowa. Naprawdę Wam polecam. Ja ją kupiłam w Empiku, odłożona chyba w Krakowie właśnie. Ostatnią książką, wczoraj ją skończyłam czytać, była książka Byłam sekretarką Hitlera, 12 lat u boku wodza. Jest tutaj książka opisująca właśnie życie Hitlera od całkowicie innej strony, o tym jaki był, jakim był pracodawcą, o swoich upodobaniach. Bardzo fajna książka, również szybko się czyta. Myślę, że o tej książce wspomnę Wam w ulubieńcach niekosmetycznych albo w filmiku o tym jak nie przespać jesieni, który również planujemy ze Steną nagrać. I jeszcze inną książkę, to jest Nasza klasa, Tadeusz Słobodzianek. Jest to dramat zawarty w 14 lekcjach. Jest tutaj opisana historia ludzi, którzy się znali. No i podczas II wojny światowej część z nich stała się ofiarami, część z nich oprawcami. Bardzo fajna książka, również szybko się ją czytało. Tak jak widzicie, to są trzy książki o tematyce wojennej, ale poruszające całkowicie inne aspekty, także Wam polecam. Cześć moi drodzy, witam Was w czwartek, kolejny dzień naszego vlogowego tygodnia. Dosyć późno, bo mamy 18:37, już słońce nam zaszło i robi się troszeczkę ponuro. Jedziemy na tenisa, taka nowa zajawka, żeby nie męczyć się na siłowni. Będziemy grać w tenisa i szczerze powiem Wam, że wypala się dużo więcej kalorii, tak mi się wydaje, niż w trakcie nawet zwykłego cardio na siłowni, więc jeżeli pytacie jakąkolwiek aktywność fizyczną, sport, ruch, cokolwiek,
to ja jestem zwolenniczką jakiegokolwiek ruchu, czyli nieważne, czy biegacie, chodzicie w koło bloku 5 razy, trzeba po prostu w jakikolwiek sposób się ruszać, bo ja już widzę efekty, że przybywa. Więc jedziemy na tenisa. Za chwilę zobaczycie Justynę Radwańską w akcji. Moi drodzy, niestety jesień przyszła. Jest strasznie zimno, wieje, ja już w kurtce. Nie wiem, czy wy też macie takie problemy, żeby dostać ten żel sylweko tymiankowy. Nie mogłam nigdzie go dostać, jeździłam wszędzie. No i w końcu zakupiłam nowość, a to jest firma Wianek. Nie słyszałam nigdy wcześniej o tym. No więc firma nazywa się Wianek i kupiłam emulsję myjącą do twarzy nawilżającą z ekstraktem z lipy. I tak patrzyłam na skład i jest pierwsza woda i później jakiś seed oil, czyli jakiś olejek z nasion, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo trochę się boję teraz używać nowych kosmetyków, tym bardziej, że no skóra się przyzwyczaja. Ale to, wiecie, to ten Wianek fajnie wygląda, bo tutaj pisze, że jest nietestowane na zwierzętach, składniki pochodzenia naturalnego, z biologicznych upraw i tak dalej, więc no nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać, czy wy też używacie, czy się u was sprawdza ta firma, bo jestem ciekawa. Odzywam się do was wieczorową porą, bo to był naprawdę bardzo długi, pracowity dzień i szczerze mówiąc nie miałam dla was czasu nic nagrać, ale mam nadzieję, że Justyny był po prostu ten dzień ciekawszy i coś dla was przygotowała, nagrała jakieś fajne przybitki. Dzisiejszy wieczór piątkowy spędzamy w domu, bo powiem szczerze, że jestem jakoś taka zmęczona i nie mam ochoty na żadne wyjścia na miasto. Planuję sobie przede wszystkim zrobić takie domowe spa, nałożyć sobie jakąś maseczkę, zrobić peeling. Właśnie Marcin przygotowuje kolację, więc myślę, że piątkowy wieczór spędzimy przed telewizorem jak stare, dobre małżeństwo. Piję sobie właśnie poranną herbatę. Dzisiaj wstałam troszkę później, bo po 8 poleżałam trochę. Zdążyłam zjeść, ogarnąć się i właśnie robię sobie listę zakupów. Mam już tutaj. Musimy iść kupić trochę chemii, bo po ostatnim sprzątaniu dosyć sporo rzeczy zużyłam. Mam tutaj listę zakupów typu domastos, papier, chusteczki mokre i tego typu rzeczy. Ale czekam na Justynę, bo miała przyjść do mnie między 10 a 11 nagrywać film, a jest już godzina 10:09, więc stwierdzam, że może się spóźnić, więc zadzwonię do niej. Bo jak stwierdzi, że będzie po 11, to pójdziemy z Marcinem teraz na zakupy, a jak już to mnie jedzie, no to poczekam. Czekaj, zadzwonimy do niej. Hej, opowiedz mi, na jakim jesteś etapie? Ale to, czyli tak jeszcze mogę iść do Biedronki na zakupy? Dobra, okej, okay, to jak będziesz wyjeżdżał, to daj znać, tak żebym ja mogła się ewentualnie przyspieszyć. Dobra, spoko, pa. Więc ja kończę listę zakupów, kończę moją herbatę i spadamy do Biedronki albo do Lidla, mi się wydaje. Ale chyba do Biedronki, bo mamy bliżej. Więc co? Wspaniały sobotni dzień! Okej, filmik mamy nagrany, poszło nam całkiem sprawnie, jak nie u nas dzisiaj, ale wiecie, początek dnia, więc dużo energii powiedzmy. Justyna dodaje właśnie zdjęcie na Instagram jakieś nasze wspólne, czekamy na Marcina, bo miał przyjechać z mieloniakami i z buraczkami, go jeszcze nie ma. A tak troszkę burczy w brzuszku. I ładne to jest zdjęcie, podoba mi się, nawet, nawet jak jest całe. Justyna już poszła, więc ja zacznę montować dla was właśnie tego vloga, który pojawi się w przyszłym tygodniu. Mam jeszcze trochę takiej pracy biurowej na komputerze, muszę pisać na kilka maili, podpisywać na wasze komentarze i chciałam sobie również zamówić bluzkę z Bershki. Chciałam jeszcze sobie zamówić rzęsy na Allegro Ardell 318, bo są najlepsze i właśnie na Allegro są najtańsze. Muszę napisać jeszcze maila do kilku osób odnośnie Sylwestra, czy mają wolne domki, bo chcemy w tym roku właśnie sobie wynająć taki domek i gdzieś razem fajnie wspólnie spędzić Sylwestra.
cześć wszystkim, w ostatni dzień naszego vloga. Mamy niedzielę, jesteśmy na spacerze i przyszliśmy sobie z Marcinem i z jego siostrzeńcem na plac zabaw. Miło spędzić czas. Pogoda mamy wprawdzie już typowo jesienną, jest chłodną, ale całkiem przyjemnie. Jestem na super nowoczesnej huśtawce, gdzie może się posiadać mama z dzieckiem. Całkiem sympatycznie. My już wróciliśmy do domu i czas najwyższy chyba zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że taki filmik z całego tygodnia Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę, napiszcie komentarze, a myślę, że z Justyną mogłybyśmy raz na jakiś czas takie filmy nagrywać na nasz kanał. Ja się z Wami żegnam, widzimy się długo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!